Dzisiaj zapraszam Was na pogaduchy ze mną. Opowiadam trochę Wam, co się dzieje w moim życiu. Miałam jeden ślub, drugi ślub, dzieciaki się pochorowały i tyle tego było w programie, że aż mnie głowa boli. Także teraz opowiem Wam spokojnie, co się działo po kolei i podzielę się mucha mnie to frowano. Tak, zacznijmy od tego, że niecałe 2 tygodnie temu ślub wziął mój wujek. Wujek jest wdowiec, ale znalazł swoją partnerkę życiową, co wszystkich bardzo ucieszyło i wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w przepięknej scenerii na plaży w Kątach Rybackich. Było ślicznie, wujek był przeszczęśliwy. W ogóle wielkie weselicho było na około 100 osób. Wszyscy bawili się super. Poza nami, ponieważ mój mąż chory był, akurat dopadło go przeziębienie jakieś choróbsko i nie czuł się najlepiej. I w tym momencie zostawiliśmy dzieciaki pierwszy raz same na noc z dziadkami naszymi, moimi teściami. Też się stresowałam trochę, jak to będzie wszystko wyglądało, ale poszło bardzo gładko. Dzieci były bardzo zadowolone, my również. Wyjazd bardzo fajny, bo jechaliśmy do Kątów Rybackich. Nie mamy aż tak daleko, to w sumie godzinka drugi, tak z haczykiem, ale naprawdę fajnie było. Mieliśmy tam pensjonat wynajęty, także super sprawa, takie wesele. Pozdrawiam wujka. Następny w kolejce był ślub w następnym tygodniu, ślub mój i mojego męża. Mamy ślub cywilny, właściwie teraz to już 2 mamy. Mieliśmy ślub cywilny, który wzięliśmy gdzieś około 3 lata temu i postanowiliśmy sobie zrobić taki prezent na naszą 5. rocznicę naszej pierwszej randki. I wzięliśmy ślub kościelny. Było to naprawdę wzruszające przeżycie. Ślub był piękny, cała ta ceremonia. Tu się wzruszam, a tu gadam zry. Cała ta ceremonia była przepiękna. Może nie zaszaleliśmy tak jak nasz mój wujek, nie poszliśmy na całość, nie zrobiliśmy sobie ślubu na plaży, ale wzięliśmy ślub w naszym kościele, który jest piękny, romantyczny, wystrój też bardzo fajnie oddawał charakter. Charakter tego wydarzenia. Ksiądz był bardzo fajny, wygłosił piękne kazanie, bardzo dostosowane do naszej sytuacji, ponieważ mamy już dzieci i już jesteśmy trochę małżeństwem, także wszystko było piękne, wszystkim się naprawdę podobało, gości mieliśmy nie za dużo, wesela nie robiliśmy potem, robiliśmy grill miał być, ale pogoda nie dopisała i był grill na zewnątrz, a wszyscy siedzieli w środku i było z tym bardzo dużo załatwiania i tak naprawdę w większości wyręczyły mnie moje szwagierki, moja mama teściowa zrobiły kawał dobrej roboty, za to jestem im bardzo wdzięczna. Wszystko wyszło przepięknie. Mam nadzieję, że pokażę Wam tutaj jakieś zdjęcia albo filmiki, bo coś tam mamy. Bo nie mieliśmy żadnego profesjonalnego fotografa ani kamerzysty. To akurat tym zajmowała się moja szwagierka, także poprzeglądam wszystko i może coś uda mi się tu wrzucić, bo no co, naprawdę piękne momenty są. No i wszystko było świetnie, też się udało, no tylko dużo było załatwiania wcześniej, także jeszcze z 2 małych dzieci to był hardcore.
A dodatkowo przyplątało się to choróbsko, które mój mąż miał, przeniosło się na dzieci i na mnie. I wszyscy byliśmy chorzy. Dzieciaki do tej pory jeszcze są zakatarzone. A Mikołaj miał jeszcze iść do przedszkola, to kolejna rzecz. Pierwszy raz miał iść do przedszkola, też nie poszedł, bo był chory. No i wszystkiego się tak dużo nawarstwiło, ale wszystko wyszło dobrze. Potem po naszej ceremonii, po naszym grillowaniu, na następny dzień z mężem wyjechaliśmy na romantyczny weekend, powiedzmy weekend trochę przedłużony, bo to była niedziela, poniedziałek i wtorek. We wtorek wracaliśmy do Ustki, pojechaliśmy sobie do fajnego hotelu, trochę spędzić czas ze sobą. Cześć! Witamy siebie serdecznie w naszym filmiku wakacyjnym, w pamiętniku z naszego wyjazdu poślubnego. Prawda? Tak, prawda. Także pokażemy teraz wam, czyli nam, nasz pokój. A jakie nastroje mamy? Świetne. Świetne. Wszystko świetnie. Właśnie wróciliśmy ze śniadania. Dobre było śniadanie? Dobre. Dobre. Właśnie teraz pokażemy nasz pokój. To jest łóżeczko. Takie, o, dusze fajne. Tutaj... jest mąż i żona, lustro. Tutaj są drzwi wejściowe. Jak wchodzimy, to widać centrum rekreacyjno-wypoczynkowe. Na przykład do oglądania meczu wczorajszego. Polska... dobra. Tak o wygląda. Tutaj mamy taką szafę, to są nasze szlafroczki. Tutaj jest nasz bufecik z kawką, herbatką. Tu jest szafa. Całkiem fajna, minibarek. Telewizor troszeczkę za malutki, żeby oglądać go z łóżka, bo prawie go nie widać. O, o tak to wygląda. Jak tutaj można było zobaczyć jakąś akcję z piłką? No słabo. O, a tam mąż kręci klamką. To się rozsypuje ten. A, nie światło nie działa, bo nikt karty nie włożył. A no właśnie, taki sprytny system. Tu jest nasza łazienka. O, działa światełko. Tak wygląda nasza łazienka. To jest prysznic taki duży, fajny. Tam nasze gadki wieszą i kostiumiki się suszą po wczorajszym. O, tu jest taka umywalaczka, tu jest na mio, halo, halo. No, tyle. A tutaj jest widok z balkonu. No mamy duży balkon. Fajny taki duży, naprawdę. O, to jest balkon. Tak? Taki duży. O, i tam widać bloki, nic specjalnego, nie ma widoku na morze. A jesteśmy przecież w Ustce. No, tak wygląda nasz pokój. I plany takie na dzisiaj, jakie mamy plany? Plan na dzisiaj, położyć się do łóżka, rozpocząć 15 minut, wyjść na miasto. Na miacho? Na miasto. Pada deszcz. Pada deszcz. Wziąć parasolkę po drodze z samochodu i pójść na miasto. Aha. A później wrócić do spa, pójść do sauny, wygrzać się i na 17-18 na kolację. Tak jest. Brzmi świetnie. Kocham cię. Ja ciebie też kocham. A gdzie nasze dzieci są? W domu. U dziadków. Dziadkami, cześć dzieci, dziadkami. Jak będziecie to oglądać, pozdrawiamy was serdecznie z Ustki. Ustka. 12? 13 już. 13. 06-2016. Tak jest. Papa! Papa. Było bardzo przyjemnie. Mogliśmy nacieszyć się sobą już naprawdę od
lat, odkąd Mikołaj się urodził. Nie mieliśmy tyle czasu dla siebie nigdy w tym czasie, także było fajnie nadrobić tak w naszym związku trochę. No i dodatkowo jeszcze taki przyjemny czas tylko dla siebie. To naprawdę dużo daje, można się zrelaksować, odprężyć. Tego było mi trzeba. Korzystaliśmy sobie z basenów, z saun, korzystaliśmy z obiegów. Było bardzo fajnie. No i trzeba było wracać do domu. Może nie, że trzeba, bo stęskniłam się bardzo za dzieciakami i też się zastanawiałam, jak to będzie, gdzie oni dwie noce zostaną teściami, ale wszystko było dobrze, dzieci zadowolone. Podobno nie płakały. Podobno zjadały wszystko. I podobno jak nie moje dzieci się zachowywały, no ale bardzo dobrze. No cóż, tak, takie miałam donosy od teściów. No w sumie to bardzo fajnie. Spędziliśmy ten czas, bardzo przyjemnie. No i właśnie nie miałam czasu na nic. Pomiędzy tym wszystkim, jednym ślubem, naszym ślubem, przygotowaniami do ślubu, przygotowaniami do ceremonii, do tego obiadu, no trochę było jeżdżenia, załatwiania. Także właśnie, no w sumie to był taki bardzo intensywny czas, ale to mi było bardzo potrzebne. Czuję, że ten ślub kościelny dużo, dużo mi dał, tak wewnętrznie. No nawet jestem trochę wzruszona teraz. Nie wiem czemu, w sumie tak się rozklejam, ale nieważne. Generalnie goście dopisali, przyszli, naprawdę moje kochane koleżanki wpadły. W sumie się was nie spodziewałam, ale miło bardzo, że trochę osób przyszło, bo nie planowaliśmy zapraszać jakiejś wielkiej liczby gości. Na samym początku miało to być tylko dla nas, miało być tylko kilka osób, ale a to trzeba było zaprosić najbliższą rodzinę, no bo wiadomo, no to taka uroczystość. No ale generalnie wyszło jak wyszło, super. Jesteśmy bardzo zadowoleni. I teraz wracamy do życia. A poza tym, dodatkowo jeszcze teraz Laura będzie kończyć 11 miesięcy. Niedługo będzie miała roczek, więc teraz to jest taki czas, żeby powoli, powoli zbierać się do powrotu do pracy. Także to też dodatkowy jest taki moment, który może nie tyle stresujący, ale co wymaga większego nakładu czasu z mojej strony. Także też mogę nie mieć tyle czasu, ale postaram się ile mogę. Na pewno chciałabym wam opowiedzieć jeszcze o tym, jak Mikołaj przystosowuje się do przedszkola. W poniedziałek idzie do przedszkola. Pierwszy raz zobaczymy. Na razie ma te kilka godzin takich adaptacyjnych zajęć. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. No. I w sumie tyle, co ja chciałam wam powiedzieć. Dziękuję wszystkim za pozytywne komentarze. Dziękuję za to, że subskrybujecie. I pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! A, zapomniałam wam dodać, że to jest mój bukiecik ślubny, moja wiązanka, którą miałam na ślubie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Pa, pa!